Muzyka jest centrum mojego świata, mówi dzisiejszy gość programu Wyszukani. Trudno się z tym nie zgodzić, biorąc pod uwagę to, jak się zachowuje, jak wygląda na scenie. Niedługo będzie nazywany wirtuozem, choć skromnie podchodzi do tego, co robi Bartosz Kołsut. Młody muzyk 2014 jest gościem programu Wyszukani. Cześć, witam. Bartku. Witam. Na początku gratulacje. No, to rewelacyjny wynik, choć muszę ci przyznać, że to, co ty zrobiłeś ostatnio, wygrywając ten konkurs, było tylko pretekstem. Dałeś nam tylko pretekst do tego, żeby zacząć tę rozmowę, bo my zaprosić chcieliśmy Cię dużo, dużo wcześniej, biorąc pod uwagę talent i to, co robisz. No dziękuję bardzo, że chcieliście mnie zaprosić wcześniej i dziękuję też za gratulacje. Przyjmuję ostatnio ich naprawdę bardzo dużo, no ale jest to największy konkurs dla instrumentalistów, dla młodych instrumentalistów, młodych muzyków, jaki się odbywa w Polsce. Są to kwalifikacje do Eurowizji, jakie się odbędą w tym roku w Kolonii, w Niemczech. A jak wygrasz? To co jak będzie? Wygram Eurowizję? No. Nie, myślę, że to jest już nieosiągalne. Dlaczego nie? Znaczy, oczywiście, trzeba wierzyć we wszystko i trzeba myśleć pozytywnie, żyć dobrą myślą. Natomiast Eurowizja skupia w sobie 14 już naprawdę najlepszych muzyków z 14 krajów. Ja będę się starał oczywiście godnie reprezentować Polskę. Tak. Zrobię co w mojej mocy po prostu. Co w twoich palcach. No też i co w mojej głowie. Biorąc pod uwagę to, co robisz, to może najpierw o tej głowie. No trzeba się mocno uodpornić psychicznie w czasie takiego występu. Na pewno trzeba się mocno uodpornić psychicznie. To trzeba było tak zrobić w środę podczas wielkiego finału. I trzeba było też wytrzymać to fizycznie, ponieważ od wtorku, czyli przed dzień finału, byliśmy już w S1, zaczęliśmy próby, mieliśmy zajęcia ze stylistami, mieliśmy warsztaty z teatrem i tak naprawdę od 9 do 9 wieczorem siedzieliśmy tam i to było męczące na pewno dla nas, dla finalistów. Potem jeszcze jakieś wywiady w radiu i tak czekaliśmy w sumie do wielkiego finału. Byłem troszeczkę wykończony, ale skupiłem się na te 7 minut, na wykonanie koncertu. To jest zupełnie inna bajka, grać w S1 na Młodym Muzyku Roku, kiedy oglądają to ludzie w telewizji i siedzą tam na sali. To było na żywo. Trema, cały występ. Dokładnie tak. Pot się lał z czoła niesamowicie, bo to też było widać. Było widać. No, to skupienie się. Najważniejsze, tak? Skupienie było najważniejsze. Bez tego no, myślę, że nikt by tam nie wyszedł i nie zagrał. Czy gdybyś popełnił błąd, nie popełniłeś, ale gdybyś popełnił, uważasz, że mógłbyś nie mieć szansy jakby wygrać? No bo to są naprawdę... Jakby tylko milimetry dzielą Cię na przykład właśnie na takim instrumencie jak Ty, na jakim Ty grasz, od błędu. No to na pewno. No, popełnienie jakiegokolwiek błędu oczywiście daje już negatywną opinię jurorów. Natomiast myślę, że oceniali oni samą charyzmę człowieka, samą osobowość jakiegoś muzyka, czyli w naszym przypadku finalistów. I po tym wybierali reprezentanta Polski do Kolonii. Mówiliśmy o psychice, ale równie ważne są palce. Ty musisz bardzo dbać o palce, o dłonie. No tak, no to jest mój skarb taki. Kiedyś coś było złamane? Któryś nie, z palców? Nigdy. Na szczęście, odpukać. Nie ma drewna, ale popukamy.
Faktycznie, trzeba dbać, tak? Nie wiem, jakiś manicure tutaj stosujesz, czy nie? Tak, żeby... Znaczy, akurat nie stosuję. Znaczy, stosuję oczywiście różne kremy, zawsze chodzę w rękawiczkach, nawet jak jest kwiecień. To może trochę dziwnie wygląda na ulicy, ale to jest istotne. No to jest... To jest tym, że moja przepustka... skóra nie jest jakaś bardzo wytrzymała i muszę... Widzę, tak, odcisk dbać. Pęknięty. A to ale... na pewno... To też odgrania na akordeonie. Tak? Też jest to instrument, którym czasami trzeba mocniej przycisnąć. Szczególnie w wykonywaniu muzyki współczesnej są różne takie glissanda, różne takie sztuczki, że tak powiem, i często niszczy się ręka. Miałem taki przypadek raz, że jak grałem na konkursie, wtedy rozkrwawiłem sobie rękę i musiałem przestać grać, bo już nie mogłem. Przerwać tak. Konkurs. Żyjesz tą muzyką. Zacząłem od tego, to był cytat z ciebie, że muzyka jest centrum twojego świata. Widać to po tobie. Ty strasznie dużo serca wkładasz w to, co robisz. Nie ma nikogo i niczego poza tym, co robisz w trakcie utworu. No to na pewno. Zawsze staram się skupiać tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, którą robię. Żeby zrobić ją po prostu jak najlepiej. Bez tego no, nie można chyba nic osiągnąć. To tak jak no moja historia też tego krótkiego życia, że chciałem tak naprawdę być tenisistą. Mhm. No i grałem w tenisa i grałem na akordeonie, ale nie ma to sensu. Trzeba się zająć akordeon czymś zwyciężył. Jednym. Tak, trzeba się zająć czymś jednym, żeby to robić naprawdę dobrze. A ile trzeba trenować i jak długo trenujesz, żeby to robić naprawdę dobrze, a wiemy, już ustaliliśmy, że to robisz dobrze? No przede wszystkim trzeba to robić systematycznie. No i trzeba to uważać jako swoją pracę. Ale ty mówisz, że ty masz 17 lat, a brzmisz jakbyś miał przynajmniej, nie wiem, 30. Jakbyś miał kupę lat tak doświadczenia za sobą i mówisz, nie no, faktycznie trenuję tyle i tyle, ale sam chcesz, sam czujesz, wstajesz rano i mówisz, muszę poświęcić no, myślę, kilka tak. godzin rano, trzeba. Bo bez tej pracy nie byłoby na przykład tego sukcesu, czy wielu innych sukcesów, bo ten jest tylko, tak jak powiedzieliśmy, pretekstem tej rozmowy, a sukcesów ty masz w karierze bardzo dużo. Ale w każdej profesji trzeba mieć samoświadomość dokształcania się i ciągłego trenowania, aby po prostu jakieś osiągi były jak najlepsze, aby cały czas odkrywać coraz więcej. Ile godzin trenujesz dziennie? Ile się da. Trenować, to tak mogę powiedzieć, tak, to jest można trening. Tak powiedzieć. To jest muzyka, to też sport, pamiętajmy. Powiedz, no tak, ale wiem, bo wypytałem niektórych nauczycieli w szkole muzycznej, to też się odbywa czasem kosztem lekcji. Przesuwasz te zajęcia sobie, zaliczenia i tak dalej. Czasem się zdarza, że uciekasz z lekcji po to, żeby grać. Tak, zdarza się i to naprawdę bardzo często. Staram się oczywiście nadrabiać, ale jak się bierze udział w takim konkursie jak Młody Muzyk Roku, to niestety trzeba się do tego porządnie przygotować i trzeba zdecydowanie więcej czasu poświęcić na ćwiczenie. Mhm. Ty już dzisiaj masz plany na przyszłość? Wiesz, co będzie dalej? Na razie jest Młody Muzyk przed tobą, to najbliższe to przygotowanie się do Eurowizji w Kolonii. Tak, to najbliższe to na pewno przygotowanie się do Eurowizji w Kolonii, ale staram się być wszechstronny i to nie jest na razie jeszcze tylko i wyłącznie mój cel w tym najbliższym czasie. Oczywiście uważam, że muzyk powinien być wszechstronny i powinien grać w wielu składach kameralnych. Okej, okay, w takim razie skoro powinien grać, to ja rozumiem, że akordeon jest twoim ukochanym instrumentem, ale nie jedynym, na którym potrafisz grać. No, na którym dobrze gram, to tylko to jest właśnie... To ta skromność, o której mówię. Nie, no naprawdę. Oczywiście też gram na fortepianie, bo są zajęcia tak. W szkole, natomiast... No nie, akordeon to jest tylko ten instrument, na którym tylko i wyłącznie gram, żeby to robić jak najlepiej. Powiedz, skąd w ogóle pomysł na akordeon? Dlaczego to ten instrument? Bo miałeś ile lat, jak zdecydowałeś o tym, że to będzie akordeon? Ja nie zdecydowałem, że idę do szkoły, miałem wtedy 7 lat. Zacząłem edukację w wieku 7 lat. Mhm. No i wtedy nie ma się jeszcze samoświadomości w tym wieku. Myśli się zupełnie o innych rzeczach. Ale to jest tak, że ponoć... jest wolny ten instrument, to będziesz na nim grał. Ponoć moi rodzice chcieli, żebym grał na fortepianie. Aha. Bo moja mama grała na fortepianie, ukończyła pierwszy stopień i moja babcia też. Natomiast ja nie chciałem, bo mój brat ukończył pierwszy stopień na akordeonie, który jest starszy i ten instrument był w domu. Byłem z nim jakoś bliżej związany, dlatego chciałem na nim grać. No i zacząłem edukację na akordeonie. Ale to tylko zacząłem oficjalnie. Tak naprawdę pasja, jakaś chęć ćwiczenia przyszła zdecydowanie później.
Ty już dzisiaj dostajesz propozycje grania z różnych orkiestr, w różnych składów w Polsce? Znaczy, no może jeszcze nie z jakimiś orkiestrami, z filharmoniami, natomiast dostałem kilka propozycji po młodym muzyku. Dostałem namiary do producentów też filmowych, także to jest na pewno duża promocja. Duża promocja. No wiadomo mnie, bo jestem zwycięzcą, ale też innych uczestników Młodego Muzyka Roku, bo naprawdę wszyscy byli genialni, zarówno w finale i w półfinale. Wiesz, ten instrument widzę, że jakby nabiera nowego życia przez ostatnich kilka lat. Już nie mówię o wszelkich talent show, które pokazały o tym, pokazały to, że ludzie coraz bardziej kochają akordeon, ale chociażby głosowanie publiczności w czasie Młodego Muzyka Roku, bo przecież zwyciężczynią w głosowaniu publiczności została akordeonistka. Tak, dokładnie tak. No, to jest takie święto to było dla akordeonu, to było wielkie święto dla akordeonistów. Potem przyjmowaliśmy gratulacje od wielu. Akordeon jest instrumentem, który jest uważany... Wiele osób mówi, że on odzyskuje dobre imię, ale tak nie można powiedzieć. Nie można powiedzieć, że on odzyskuje, bo tak naprawdę nigdy tego dobrego imienia nie miał. A nie miał w ogóle. Dopiero teraz się kreuje to dobre imię akordeonu. W Młodym Muzyku Roku dwa razy zwyciężył akordeon. W 2009 roku również akordeonista, też Bartosz Głowacki. W zeszłym, oczywiście w poprzedniej edycji flecistka, ale w tej edycji też akordeon triumfował. Akordeon w Polsce jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wy tutaj to w Szkole Muzycznej pod okiem pana Artura Miedzińskiego doskonale to jakby udowadniacie, o tak to powiem. Tak, no pan Miedziński stworzył tutaj klasę, która jest uważana za jedną z najlepszych w Polsce. Mamy już taki szacunek wśród akordeonistów z innych miast. Ale Humi to... Akordeon Band też robi swoje. Tak, Humi Akordeon Band, oczywiście pan profesor Andrzej Chumski, który stworzył ten zespół. Od niego trzeba było w ogóle zacząć, tak. Tak, od niego trzeba zacząć, że on stworzył jakąś inicjatywę stworzenia zespołu, który zaczął koncertować w Polsce, a także na całym świecie. Oczywiście, kiedy pan Artur Miedziński przyjechał tutaj z Poznania, od z klasy profesora Henryka Krzymińskiego, już świętej pamięci, jednego z najwybitniejszych profesorów takiej żywej, nieżywej oczywiście, ale takiej legendy, przyjechał tutaj i stworzył klasę również solistyczną. No to trzeba mieć oczywiście szczęście, żeby zostać muzykiem. Ja miałem takie szczęście, że trafiłem do jego klasy i byłem pierwszym uczniem. Pamiętam, w tym roku przyjechał i w tym roku zacząłem edukację. A jaki to nauczyciel? Pan Artur Miedziński. Srogi? Na pewno był srogi, jak byłem mniejszy, natomiast teraz już inaczej troszeczkę się traktujemy nawzajem. No ale to też ta pewnie jakby ta dyscyplina spowodowała... Dyscyplina, tak, to, zawsze była, zawsze była i zawsze jest oczywiście dyscyplina. Bez dyscypliny no, nie byłoby żadnej współpracy, ale też liczy się bezpośredniość i wymienianie swoich poglądów. Często nie zgadzamy się, często się kłócimy, ale to potem kreuje jakiś jeden wspólny obraz, który jest idealny. Bartku, jeszcze jedno pytanie, w zasadzie już na koniec. Muszę cię zapytać, tutaj trochę zacytuję. W opisach na Facebooku masz napisane tak. Studiował na uczelni zespół ZSM Radom, czyli Zespół Szkół Muzycznych Radom. Mieszka w Radom, czyli pochodzi w domyśle, Radom, ale pracuje. Co masz tam wpisane? W Carnegie Hall. Dlaczego? No to jest moje takie marzenie, które muszę kiedyś spełnić. No marzenia się spełniają, tak. Jasne, jak no. Finał Młodego Muzyka Roku, a potem wygrana, to już w ogóle jakaś utopia, jakaś Arkadia. No ale tak, to w Carnegie Hall to świadczy o tym, że chcę tam kiedyś pojechać i zagrać. Ale nie raz. Nie raz na pewno. I wierzę, że to się spełni. To się spełni. To kurczę, powiem ci szczerze, jak tak patrzę na to, co się może wydarzyć za kilka lat, biorąc pod uwagę rozwój twojej kariery i to, że my dzisiaj nagrywamy, jak ty masz 17 lat ten program, to za na przykład, nie wiem, 2-3 lata staniesz w Carnegie Hall, my cię zaprosimy do programu Wyszukanie, powiesz, no jestem, a my powiemy, fajnie, że wtedy mogliśmy nagrać i fajnie, że teraz możemy nagrywać. Wszystkiego serdecznie gratuluję, życzę dużo powodzenia.
no bo wrażenie robisz na scenie niesamowite, a wiem, że odbiór twojej muzyki, twojej gry tutaj w Radomiu jest niesamowity. Czyli marzenia spełniają się także w Radomiu. Tak, oczywiście. No przykładem jest Młody Muzyk Roku 2014. To z dzisiaj widzę, że jesteś trochę zachłyśnięty tym konkursem, ale to dobrze. Natomiast chyba dużo więcej celów przed tobą właśnie. No na pewno, teraz niech to będzie tylko początkiem. To jest motywacją jeszcze większą do występowania na różnych festiwalach i konkursach, do ćwiczenia, do tworzenia nowego repertuaru. To myślę, że jak się jest w finale Młodego Muzyka Roku, to już się nie myśli, że jest się dobrym i już zrobiłem to, co trzeba, to już w sumie mogę zająć się czymś innym. Chyba nie. Nie, zdecydowanie nie. Praca wtedy dwa razy przybiera swoje obroty. Dbaj o palce. Wszystkiego dobrego. Ja delikatnie uścisnę tą dłoń. Dziękuję. Dzięki serdecznie.